Siemano, jestem Garcek, a to jest audiolog, któryś tam. Właśnie idę do szkoły, żeby pisać testy. Jak słyszycie, idę główną ulicą, żadnym pobocznym przejściem. I szczerze, nie przejmuję się zbytnio tymi testami jakoś. No, zresztą chyba jak reszta moich kumpli, nie wiem, jakoś po prostu mamy na to, no wiecie co. Ogólnie spytam się, czy coś robili wczoraj. Ja wczoraj? No robiłem, grałem na kompie. No tak, do wszystkich gimnazjalistów trzeciej klasy. Nie przejmować się tym. Dawajcie, piszcie, co umiecie. Czego nie umiecie, to wymyślicie. Życzę wam wszystkim powodzenia jutro i pojutrze. Trzymaj. Okej, no to jesteśmy już po części historyczno-owocowej. Jest ze mną Pidziu. Może on wam powie, jakie to było. No, czyli bardzo proste. Okej, no to następny urywek będzie już po części z polskiego. Także myślę, że też nie powinna być jakoś trudna. Mam nadzieję, że będzie rozprawka, a nie jakieś podanie czy coś. Także na razie. No siemano, tutaj znowu Gercek i już całkiem po testach. Były zajebiście proste. Mniej więcej. Moim zdaniem. Pidziu się wyraża, że mniej więcej. Rozprawka nie była jakaś strasznie trudna, moim zdaniem. Temat? Temat rozprawki? Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki. No, łatwe, można było podać różne przykłady, na przykład, nie wiem, Dywizjon 303, albo coś takiego. Pidziu właśnie przeżył traumatyczne spotkanie z muchą, chciała go zabić, zaatakować i rozpierdolić w ogóle. Także, no, pozytywnie wychodzimy z pierwszego dnia testów. I do zobaczenia już jutro z kolejnego dziennika.